jakieś uszatek? Co to jest? Powędrował ze sklepu z zabawkami do dzieci i cichutko teraz słuchamy, żeby zrozumieć, skąd to klapnięte łóżko u naszego misia, dobrze? Spróbujemy. Jesteśmy tak cali, oblepieni, jesteśmy w miodziku, ale to chyba dobrze, prawda? Wszystkie słodkie są dzieciaczki dzisiaj u nas. Był sobie sklep z zabawkami. W sklepie na półce stały i siedziały pluszowe misie. Między nimi był jeden miś, który już bardzo długo siedział na półce. Inne misie wędrowały do rąk dzieci, wychodziły z nimi uśmiechnięte ze sklepu, a o tego misia nikt nie pytał. Może dlatego, że stał w kąciku. Martwił się miś coraz bardziej, że nie może bawić się z dziećmi. Z tego zmartwienia oklapło mu jedno łóżko. Właśnie, to nic, pocieszał się niedźwiadek. Teraz jak bajka wpadnie mi jednym uchem, to nie wyleci drugim. To klapnięte ją zatrzyma. Pewnego razu miś znalazł na półce czerwony parasol. Chwycił go w łapki i odważnie skoczył z półki na podłogę. Potem wyszedł ze sklepiku na ulicę. Trochę się najpierw przestraszył, bo na ulicy było dużo ludzi. Ale naraz zobaczył dwoje dzieci, Zosię i Jacka. I od razu przestał się bać. Dzieci uśmiechnęły się do misia. Ach, jaki to był miły uśmiech. Kogo szukasz, misiu? Zapytały. Szukam dzieci. To chodź z nami. Dobrze, ucieszył się niedźwiadek. I poszli razem. Dlaczego miś uszatek ma klapnięte uszko? To już teraz wszyscy wiemy, proszę. Ze zmartwienia. Ze zmartwienia, że tak długo pozostawał na półce z zabawkami i że żadne dzieci go nie zabrały do siebie. Do siebie, ale pocieszał się. W jaki sposób się pocieszał? Do czego mu służyło to klapnięte uszko? Do zatrzymywania bajek w główce, tak? Bo to klapnięte uszko nie pozwalało wylecieć tej bajeczce, tak? Zostawała ona w główce misia i tym się pocieszał. Ale czy los misia się odmienił? Tak, wkrótce się odmienił. I co się zdarzyło? Kto powie? Miś wyszedł na ulicę, a jak się wydostał ze sklepiku, pamiętacie? Parasolką. Z parasolką, tak. I wyszedł ze sklepiku i spotkał dwoje dzieci. I dzieci zabrały go ze sobą do domku, tak? I właśnie tak to się skończyła historia naszego misia uszatka, tak? Dobrze się skończyła nasza bajka o misiu uszatku. Bardzo dobrze się skończyła. Ale znamy jeszcze inne misie, prawda? Nie tylko takie misie, które mieszkają w bajkach, ale misie, które mieszkają również w lesie, prawda? I misie w lesie śpią jesienią, zasypiają, śpią przez całą zimę i nie można ich obudzić, tak? A teraz pani Ela postara nam się znaleźć piosenkę. Stary niedźwiedź mocno śpi, a my się pobawimy, my się pobawimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi to nas wie. Jak się zbudzi, to nas wie. I wędrujemy co? I w drugą stronę. Na paluszkach. Na paluszkach, żeby nie zbudzić misia. Chodź, daj nam. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się budujemy, na palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas wie. Jak się zbudzi, to nas zje! I w drugą stronę, tak? Nie śpimy, więc nie ma misia, nie budzimy cichutko. Niedźwiadkowi miodek? No my chyba, prawda? Zjedliśmy miodek niedźwiadkowi? Zjedliśmy, pyszny miodek był. No to teraz musimy uciekać z lasu, żeby nas niedźwiedź nie złapał, tak? Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy. Na palcach chodzimy. Co się stało? Jak się zbudzi, to nas zje.
Brawo! Ja się podziałam raz. Siadły misie raz przy misie, ale żaden nie chciał jeść. Co tu robić? Co tu robić? Nie chcą misie jeść. Prosi mama niedźwiedziowa. Prosi tata duży miś. Moi mili, jedzcie obiad. Dobry miodek mamy dziś. Co tu robić? Co tu robić? Misie nie chcą jeść. Zjadła mama, zjadł i tata, a niedźwiadki hopsa w las. Co tam obiad? Mała strata. 1000 przygód czeka nas. Co tu robić? Co tu robić? Misie nie chcą jeść. Wyhasały się niedźwiadki, jeść wołają wszystkie 6. Wielka szkoda, mówi mama, ale nie ma już co jeść. Co się wydarzyło? Misie nie chciały jeść, bo były zajęte zabawą. A później, jak już się wyhasały, jak już przeżyły te swoje 1000 przygód, to co? Zaczęło grać im w brzuszkach, tak? I wtedy chciały jeść, a mama powiedziała, że obiadku już nie ma. Ale my mamy dla was małe co nieco, moi drodzy. Mamy dla was małe co nieco, bo my jesteśmy małymi, grzecznymi misiaczkami, tak? I zasłużyłyśmy na małe co nieco? Zasłużyłyśmy, to częstujemy się. Mamy oczywiście ciasteczka w kształcie misiów, prawda? Mamy ciasteczka w kształcie misiów. Misie tak pięknie. Będziemy malować, prawda? Te, które znamy. No właśnie, nasze misie chcą jeść, prawda? Nasze misie chcą jeść. I nie ma z nimi problemu. Tak? Nie ma problemu z naszymi misiaczkami, bo nasze misie lubią jeść. Aha, mince też otworzymy ciasteczko, bardzo proszę. Małe ciasteczko. Drodzy Państwo, pewnie nie wszyscy mieszkańcy Myśliborza wiedzą, chociaż sądzę, że rodzice małych dzieci na pewno wiedzą, że w Myśliborskiej Bibliotece, tutaj na najwyższym piętrze, cyklicznie odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Dzisiaj jest to Dzień Pluszowego Misia, ale sądzę, że wcześniej były różnego rodzaju inne zajęcia. Tak, spotykamy się w kąciku Malucha co miesiąc i co miesiąc proponujemy dzieciom inne zajęcia. Dzisiaj akurat świętujemy Światowy Dzień Pluszowego Misia, stąd też cała ta nasza sceneria, mnóstwo pluszowych misiów, jak również książeczki poświęcone tym bohaterom i zabawa właśnie w oparciu o piosenki o misiach. Czytaliśmy bajki zarówno o misiu Uszatku, jak i ulubionym ich Kubusiu Puchatku, ale również poznawaliśmy inne misie występujące w baśniach i w bajkach. Dzieciaczki próbowały małego co nieco, czyli miodziku oczywiście, ulubionego przy smaku naszego misia Puchatka, jak również mogły sobie zjeść smaczne ciasteczka z czekoladą w kształcie oczywiście misia. Także myślę, że nasze dzieciaczki z dzisiejszego spotkania są bardzo zadowolone i mają bardzo wesołe i słodkie minki. Tak, to jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Ja myślałem, że może panie tutaj sobie wymyśliłyście na potrzeby biblioteki, ale to jest ogólnoświatowy dzień pluszowego. Przyznaję się z ręką na sercu, że nawet nie wiedziałem, że jest taki dzień. Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony przez dzieci na całym świecie. Co w planach dalszych? Jakie, bo teraz jest okres taki, że na dworze szybko robi się ciemno, pogoda jest niezbyt przyjazna. Jakie zajęcia macie panie w planach dla dzieci? W grudniu spotkamy się oczywiście ze Świętym Mikołajem i to będzie nasze następne spotkanie w kąciku Malucha. Przygotujemy, mam nadzieję, że bardzo atrakcyjny program dla naszych milusińskich i zaprosimy je łącznie z rodzicami na to spotkanie. Ja zauważyłem, że tutaj przekrój wiekowy dzieci jest bardzo zróżnicowany, bo są takie maluszki, no 3-letnie, jak zauważyłem, mniej więcej, ale są takie dzieci już z pierwszej, drugiej klasy. Czy to nie przeszkadza prowadzeniu tych zajęć, że one są w tak różnym wieku? Kącik Malucha to są spotkania, powiedziałabym, bardzo, bardzo otwarte i swobodne. Muszę pana zaskoczyć, bo najmłodsza nasza uczestniczka ma 1,5 roczku. Dzisiaj akurat nie mogła przybyć, ale mamy dzieciaczki właśnie w takim przekroju wiekowym od 1,5 roku do 1 klasy. I myślę, że dzieci bardzo fajnie się integrują. Tu nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę przykuć ich uwagę,
bo jak mogliśmy zauważyć, te młodsze dzieciaczki zajmują się zabawą, one gdzieś tam może mimochodem słuchają tego, co my tutaj robimy, ale poświęcają swój czas zabawie właśnie. Tutaj mamy też i zabawki, i puzzle, i piłeczki i myślę, że jedne drugim nie przeszkadzają. Przyjdzie taki czas, że te dzieciaczki, które teraz swobodnie się bawią, dołączą do naszego grona i zechcą słuchać bajek. I o to właśnie w tych spotkaniach chodzi. Tak, bo oczywiście takie malutkie dzieci nie sposób i nawet nie należy zmuszać do słuchania. One, tak jak pani powiedziała, słuchają jak gdyby przy okazji. Ale teraz po obejrzeniu tego naszego materiału w telewizji, być może ta frekwencja, jeżeli chodzi o dzieci, będzie jeszcze większa. Czy panie sobie poradzą, jeżeli tych dzieci będzie na przykład dwa razy więcej niż dzisiaj? Myślę, że sobie poradzimy. Nie będzie żadnego problemu. Także zapraszam wszystkie mamy, które mają malutkie dzieci, na spotkania w kąciku Malucha. W każdy czwartek postaramy się, dzisiaj ze względu na to, że jest Światowy Dzień Pluszowego Misia, to był 25 listopada, ale w każdy pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się w kąciku Malucha. Jeżeli są jakieś zmiany, to my rodziców informujemy. W takim razie, drodzy państwo, drodzy rodzice, zapraszamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca, szczególnie w ten dzień tutaj do Myśliborskiej Biblioteki na najwyższe piętro, a poza tym na wszelkiego rodzaju inne zajęcia. Tak, tak, oczywiście serdecznie zapraszamy, bo sporo mamy zajęć również dla dzieci starszych, także spotkania na przykład w czasie ferii zimowych albo w czasie wakacji, gdzie już dzieciaczki, które chodzą do pierwszej klasy i do szkół podstawowych, przychodzą do nas i odwiedzają. Wtedy również mamy i dla nich ciekawe, myślę, propozycje miłego spędzenia czasu w bibliotece. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy państwa serdecznie. Dziękuję ślicznie.